Obserwując zwierzęta i rośliny w naszym otoczeniu, rzadko zastanawiamy się, jak one radzą sobie w środowisku naturalnym. Spójrzmy na takiego domowego kota. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ma takie puchate futro? Czy dlatego, żeby lepiej i przyjemniej się nam go głaskało? A dlaczego właściwie ma takie szpiczaste uszy? Czy dlatego, żeby kiedy zginie nam w gęstej trawie, łatwiej go można było zobaczyć? I po co mu właściwie takie poduszki na łapach? Czy po to, żeby nie zniszczył drewnianej podłogi w naszym domu? Wszystkie wymienione cechy tak naprawdę to przystosowania do środowiska naturalnego. To dzięki nim kot może w nim przeżyć, będąc sprytnym drapieżnikiem, a nie kanapowym leniuchem. Czy zastanawialiście się może kiedyś, dlaczego bezkręgowce, te drobne organizmy, które otaczają nas każdego dnia, ale na które często nie zwracamy uwagi, czy one wyglądają tak samo w środowisku, na przykład znajdującym się w Europie czy w Ameryce Południowej? Jak myślicie? A zresztą zobaczcie sami. Tutaj mamy malutkiego karaczana, żyjącego w polskich lasach, za domkę. A zobaczmy teraz jego bliskiego krewniaka, karaczana wielkoskrzydłego. Obydwa gatunki mają 3 pary odnóży, 1 parę czułków, 1 parę skrzydeł, które przypominają zasuszone liście. Właściwie wyglądają podobnie, może różnią się jedynie wielkością. A jak myślicie, jak jest z pająkami? Czy taki pająk, którego możemy spotkać w Polsce na nadwiślańskiej łące, czy różni się czymś specjalnie od jakichś gatunków, które występują w tropikach, na przykład od pająka ptasznika? No, jeżeli popatrzymy bliżej, mają 8 nóg, mają chitynowy oskórek, w zasadzie są bardzo do siebie podobne, natomiast oczywiście na pewno różnią się rozmiarami. Żyjemy w świecie, który podlega ciągłym zmianom. To mogą być zmiany, które obserwujemy na naszych oczach, to mogą być zmiany, które zachodzą w ciągu dnia, zmienia się dzień i noc, to mogą być również zmiany, które zachodzą w ciągu tygodni, w ciągu miesięcy. Ale też w ciągu pór roku. Wiosna, lato, jesień, zima. Wystarczy, że spojrzycie teraz za okno na drzewa. Zobaczcie, co się z nimi dzieje teraz. Czasami zmiany trwają znacznie dłużej niż jeden rok. To już nie są zmiany pół roku, bo zmiany mogą zachodzić przez wiele, wiele lat, przez dziesięciolecia. Może być na przykład zarastanie jeziora, to może być zarastanie łąki przez las. W każdym razie środowisko zmienia się, a wraz z tymi zmianami muszą zmieniać się również organizmy. To mogą być również dziesiątki tysięcy lat, w wyniku których zwierzę dostosowuje się czy swoim kształtem ciała, czy kolorem, czy chociażby zmianą zachowania, po to, by mogło przetrwać w tym nowym środowisku. W wyniku takich zachodzących zmian powstaje ogromne bogactwo gatunków, które obserwujemy dzisiaj. W samej tylko Polsce żyje aż 26 tysięcy gatunków owadów. Każdy gatunek posiada niezwykle precyzyjne mechanizmy przystosowawcze. To dzięki nim potrafi przetrwać w środowisku naturalnym. W toku ewolucji powstały tak niesamowite formy zwierząt czy roślin, takie jak róża jerychońska zwana zmartwychwstanką, które zadziwiają nas swoimi kształtami i przystosowaniami. Żywe organizmy nie mogą żyć w oderwaniu od swojego otoczenia, od swojego środowiska. Są idealnie dopasowane do niego, chociażby kształtem swojego ciała i wszelkimi funkcjami życiowymi. Jeżeli wybierzecie się w teren, spróbujecie poszukać tych wszystkich organizmów, spróbujcie sobie zadać pytanie, dlaczego to zwierzę wygląda tak, jak wygląda, dlaczego ma taki kolor, dlaczego zachowuje się w taki oto sposób, jaki obserwujemy i dlaczego te wszystkie organizmy żyją dokładnie w tym miejscu i w tym czasie. Myślę, że odkrywanie tak niesamowitego świata może być niezwykle pasjonujące. Zapraszamy Was do poznawania świata żywych organizmów i ich przystosowań.